Zacznijmy od prostego zadania na proporcje. Później zabierzemy się za trudniejsze zadania z treścią. Mam proporcję 13 przez 6 równa się 5 przez x. Nie podoba mi się ten x w mianowniku. Pomnożę więc obie strony równania przez x, co się stanie, jak pomnożę obie strony przez x? Po prawej stronie ten x skróci się z tym x. Po lewej stronie będzie 13 przez 6 razy x równa się. Tutaj zostanie nam 5. By znaleźć x, pomnożę obie strony przez odwrotność 13/6. 6/13. 13, to oczywiście się skróci. Potem mnożyłem przez odwrotność. Wyjdzie x równa się 5 razy 6, czyli 30 przez 13. Można podejść do tego inaczej, pomijając jeden krok, mnożąc na krzyż. Patrzę na taką proporcję i od razu widzę, że licznik po tej stronie razy mianownik po tej stronie równa się licznik po tej stronie razy mianownik po tej stronie. Zapiszę to. Czasem ludzie od razu przechodzą do Przepiszę przykład. Na przykład to 13 przez 6 równa się 5 przez x. Czasem ktoś od razu przechodzi do 13 razy x równa się 5 razy 6. Może to wyglądać jak magia. Jak to działa? Dlaczego ma to sens? Tak naprawdę wykonuje się tu tylko jednoczesne mnożenie obu stron równania przez oba mianowniki. Pokażę o co mi chodzi. Jeśli pomnożę obie strony tego równania przez 6 i przez x, to co się stanie? Jeśli pomnożę obie strony przez 6x, 6 jest stąd. x mam stąd. Oba mianowniki. Co się stanie? Po tej stronie równania 6 skróci się z tym mianownikiem, a po prawej stronie x skróci się z tym mianownikiem. Zostanie 13 razy x równa się 5 razy 6. Czyli nic specjalnego. Mnożymy tylko przez mianowniki z obu stron równania. Wygląda to tak, jakbyśmy mnożyli na krzyż. 13x równa się 5 razy 6. Dalej, oczywiście, dzielimy obie strony przez 13. Wychodzi x równa się trzynastych. Jesteśmy rozgrzani. Zabierzmy się za zadania z treścią. Najwyższy szczyt Kanady to Mount Yukon. Stanowi on 298,67 wielkości Ben Nevis. Niech Y to będzie Yukon, jest równy 298 przez 67N, czyli Nevis. To mówi nam ta część na zielono. Ben Nevis to najwyższy szczyt w Szkocji. Mount Elbert w Colorado to najwyższy szczyt w górach skalistych. Mamy następną informację. Mount Elbert to 220,67 wysokości Ben Nevis. E to Elbert. E równa się 220 przez 67 razy Nevis. To jest ten sam newis co tutaj. Wiemy jeszcze więcej. Stanowi on 44,48 wielkości Mont Blanc. Elbert jest równy 44 przez 48 wielkości Mont Blanc. B to Mont Blanc. Wysokość Mont Blanc to 4800 metrów. B równa się 4800. 4800. Pytanie, jaka jest wysokość Mont -Yukon? Musimy więc obliczyć Y. Czy możemy policzyć wszystkie zmienne? Zacznijmy od tej informacji. B równa się 4800. E równa się 44 przez 48 razy B. E, Albert równa się 44 przez 48 razy Mont Blanc, czyli 4800 metrów. Dzielimy to przez 48. 4800 podzielić przez 48 to 100. Wysokość Elbert to 44 razy 100 metrów. To 4400 metrów. Zgadza się. Możemy skorzystać z tej informacji i wstawić ją tutaj. Mamy Elbert, który ma 4400 metrów wysokości, równa się 220 przez 67 razy Ben Nevis. N, czyli Nevis. By znaleźć Nevis, pomnożę obie strony przez odwrotność tego współczynnika. Mnożę obie strony przez 67 przez 220. RAZY 67 przez 220. 67 przez 220. 67 skraca się z 67. To 220 skraca się z tym. I wychodzi, popatrzmy, 4400 podzielić przez 220, 440 przez 220 to 2, czyli będzie. 20. 4400 podzielić przez 220 to 20. Mamy więc Nevis równa się, zmienię strony, Ben Nevis równa się 67 razy 20 metrów, czyli ile? 1340 metrów. Zgadza się? Zostawmy to jak jest. Zostawię Nevis jako 67 razy 20 metrów i wstawię to tutaj. Yukon, przeniosę się na dół, potrzebuję więcej miejsca. Yukon jest równy 298 przez 67 razy wysokość Nevis. Nevis to 67 razy 20. Dzielę 67 przez 67. Yukon równa się 298 razy 20 metrów. Ile to jest? Równa się, popatrzmy, 2 Razy 298 to 396. O, przepraszam. 596. To jest prawie 300, czyli to powinno być blisko 600. To jest o 2 mniej niż 300, a więc to powinno być o 4 mniejsze od 600. I mamy jeszcze 0. Wyjdzie 5960 metrów. Gotowe. Rozwiążmy jeszcze jedno zadanie z treścią. W dużym liceum oszacowano, że dwóch na trzech uczniów ma telefon komórkowy. Jednocześnie jeden na pięciu ze wszystkich uczniów ma telefon komórkowy, który ma rok lub mniej. Pomyślmy: przyjmijmy, że x jest równy całkowitej liczbie uczniów. Całkowita liczba... Uczniów. Dwóch na trzech uczniów ma komórkę możemy powiedzieć, że 2 trzecie X ma komórkę ma komórkę. To mówi nam ta zielona informacja. Fioletowa informacja 1 na 5 ze wszystkich uczniów ma komórkę, która ma rok lub mniej. Czyli 1 piąta X ma telefon komórkowy, który ma mniej niż rok. Pytanie brzmi z uczniów, którzy mają komórkę, czyli z tego, to nasz mianownik. Zapiszę to. Z uczniów, którzy mają telefon komórkowy jaka część posiada komórkę, która ma więcej niż rok? Ilu uczniów ma komórkę, która ma więcej niż rok? Możemy wziąć całkowitą liczbę uczniów, którzy mają komórkę, czyli 2 trzecie x. Dwie trzecie wszystkich uczniów posiada komórkę i odjąć od niej uczniów, którzy mają nową komórkę, która ma mniej niż rok. Pamiętajmy, że tutaj jest więcej niż rok. Chcemy odjąć wszystkich uczniów z nowymi komórkami, odjąć 1 piątą x i wyjdzie nam część uczniów, którzy mają. To jest to. To jest to tutaj. To są ci, którzy mają komórkę starszą niż rok. Mają telefon, ale ma ona więcej niż rok. To są wszyscy, którzy mają komórkę. Odejmujemy nowe, a więc to są osoby, które mają komórkę starszą niż rok. By to rozwiązać, odejmujemy ułamki. Będzie to. Popatrzmy: 2 trzecie to to samo co 10 piętnastych. Dwie trzecie odjąć 1 piąta, czyli. 3 piętnaste razy x. Równa się 10 odjąć 3 to 7 piętnastych x. To jest część uczniów na pomarańczowo, którzy mają telefon starszy niż rok. To 7 piętnastych x to ta liczba. Chcemy dowiedzieć się, jaka część z uczniów, którzy mają komórkę, tych tutaj 2 trzecie x, ma telefon starszy niż rok. To liczba uczniów z komórką starszą niż rok. Cała ta wartość to część z grupy uczniów, którzy mają komórkę. Na szczęście dla nas x -y się skrócą. Zostanie nam, że to jest równe 7 piętnastych razy odwrotność mianownika. Dzielimy przez 2 trzecie. To to samo, co mnożenie przez 3 drugie. Ile to jest? Podzielić przez 3 to jest 1. Zostaje 7 dziesiątych. Z uczniów, którzy mają telefon komórkowy, 7 na 10 ma komórkę starszą niż rok. To wszystko.